Biblia na każdy dzień, dalej rozmawiamy o Ewangelii według Świętego Jana, kończymy siódmy rozdział. Cały ten siódmy i ósmy rozdział odbywa się podczas święta namiotów. Zachęcam, jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze odcinku z wstępem do siódmego i ósmego rozdziału, to zachęcam, bardzo ważny jest kontekst tego święta. No, i to, co faktycznie się działo wtedy w Jerozolimie, kiedy wiemy o tym, to słowa Pana Jezusa, które czytamy w Ewangeliana, nabierają niesamowitego znaczenia. Dobrze, dzisiaj zaczniemy od wersetu 44 i mam nadzieję, że zakończymy ten rozdział do 52. Najpierw przeczytam, a niektórzy z nich chcieli go pojmać. Ale nikt nie podniósł na niego ręki. Przyszli więc podwładni do arcykapłanów i faryzeuszów, a oni im powiedzieli: Dlaczego nie przyprowadziliście go tutaj? Odpowiedzieli podwładni: Żaden człowiek nigdy tak nie przemawiał jak ten człowiek. I odpowiedzieli im faryzeusze: Czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy uwierzył w niego ktoś z przywódców lub faryzeuszy? Tylko ten tłum nieznający prawa jest przeklęty i powiedział do nich nikodem ten który przyszedł do niego w nocy a był jedynym z nich czy nasze prawo sądzi człowieka jeżeli wcześniej nie usłyszy od niego wyjaśnień i nie pozna co czyni w odpowiedzi rzekli mu czy ty jesteś z galilei zbadaj i zobacz że żaden prorok nie powstał nigdy z galilei to jest końcówka rozdziału 7, nim przejdziemy do rozdziału 8, kilka zdań o tym. Widzimy, że chcieli go pojmać. Na początku tego fragmentu czytamy, że chcieli go pojmać, ale nie pojmali i faryzeusze stawiają zarzut, dlaczego nie pojmaliście tego człowieka? I odpowiadają, podwładni, żaden człowiek tak nigdy nie przemawiał żaden człowiek tak nigdy nie przemawiał to jest niesamowite to jest niesamowite że zwykli ludzie rozpoznawali już po samych słowach Jezusa Chrystusa że nie jest on kimś zwykłym że jest kimś niezwykłym mimo tych wszystkich świadectw cudów i, i świadectw nawet podwładnych faryzeusze zatwardzili swoje serca Mieli zamknięte oczy na tą prawdę i nie chcieli jej słuchać. Faryzeusze w odpowiedzi na to świadectwo zapytali: Czy i Wy jesteście zwiedzeni? Zobaczcie: Nikt z przywódców nie uwierzył w Niego. Chodzą za Nim tylko ludzie, którzy nie znają prawa. I dodają mocne słowa: Ten lud jest przeklęty czy ohydny. Moglibyśmy w, innej, w innym znaczeniu tego słowa dostrzec. Widzimy faryzeusze, znawcy prawa, znający według swojego zdania doskonale Biblię, odrzucają Mesjasza. Ludzie, którzy słabo znają, przyjmują. Oczywiście wiemy, że nie wszyscy, ale widzimy, że. Dużo chętniej. wtedy na scenę, jakby wchodzi Nikodem i stawia bardzo ciekawe pytanie. Wiemy, że Nikodem w trzecim rozdziale Ewangelii czytaliśmy właśnie, kiedy Nikodem przyszedł nocą i wypowiedział takie słowa: wiemy, że pochodzisz od Boga, bo żaden człowiek nie mógłby dokonywać takich dzieł. Czyli Nikodem też można by powiedzieć, że reprezentował jakąś część, być może jakąś część. Faryzeuszy i wypowiedział ewidentne świadectwo już wtedy. Wiemy, że przychodzisz od Boga. Być może nie wiedział, nie rozumiał jeszcze Nikodem, kim jest Jezus Chrystus, ale miał gdzieś przekonanie, że przychodzi on od Boga. Czytaliśmy też w tym fragmencie, w trzecim rozdziale, że Nikodem odwoływał się do tego, że nauczasz w niezwykły sposób i czynisz też te znaki. To właśnie w tej rozmowie Pan Jezus mówi Mu: Zaprawdę, zaprawdę, nie może wejść do Królestwa Bożego nikt, kto nie jest nowo zrodzony. Dalej w tym trzecim rozdziale mówiliśmy też o tym fragmencie, gdzie Pan Jezus mówi: A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by był wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I Nikodem, mając tą świadomość, zadaje pytanie, jakby stara się być głosem, można tak powiedzieć, sumienia tych faryzuszy, ale oni natychmiast uciszają go. Stawiają mu zarzut, czy ty jesteś też z Galilei, że trzymasz jego stronę? I mówią, zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. Żaden prorok nie powstał z Galilei, to mówią uczeni w prawie, to mówią faryzeusze, którzy doskonale znają Biblię. Dlaczego tak powiedzieli? Jeżeli sięgniemy do drugiej księgi Króle królewskiej, do 14 rozdziału 25 wersetu, zobaczymy, że Jonasz pochodził z tego miasta, z, tego, z tej części, jakby z Galilei. Jonasz Wiemy, że Pan Jezus powoływał się na Jonasza, mówił sam o sobie. A jak Jonasz był trzy dni i trzy noce w wnętrzu ryby, tak potrzeba, aby Syn Człowieczy był trzy dni i trzy noce w grobie. Niezwykła to historia. Ludzie znający Słowo Boże przeoczają taki fragment? Czy celowo? Niezwykłe. Ciężko to zrozumieć. Jest to tajemnica grzechu. My dzisiaj czytając to, widzimy, że jest to po prostu kłamstwo. Oczywiście wiemy też, mówiliśmy o tym, że Jezus z Nazaretu nie urodził się w Nazarecie, tylko urodził się w Betlejem, no ale tego nie musieli tamci ludzie wiedzieć i to było prawdopodobnie właśnie zakryte przed nimi. W tym fragmencie na początku jest jeszcze dla mnie cały czas to bardzo mocne, że ludzie dokonują pewnych wyborów, tutaj chcieli pojmać Jezusa. Ale ponieważ Bóg nie chciał tego, nie zrobili, nie zrobili tego. Czasami słyszy się wśród chrześcijan o wolnej woli. Człowiek ma wolną wolę. Są kościoły, które wręcz mówią, że Bóg może wszystko, ale nie może, Nagiąć wolnej woli człowieka. W sobie Bożym nigdzie o tym nie znajdziemy nic. Znajdujemy za to wielokrotnie, że Bóg, znajdujemy wielokrotnie taką informację, że Bóg może czynić wszystko, może wpływać także na ludzi. Widzimy, kiedy Mojżesz chciał wyprowadzić Izraela z Egiptu. Bóg zatwardził serce faraona. Jest tam kilka takich zwrotów, i widzimy też, że faraon sam zatwardzał swoje serce, ale widzimy też jednoznacznie, że Bóg zatwardził serce faraona. Widzimy też, że Bóg sam przychodzi do ludzi, do których sam chce przyjść, choćby do Abrahama, choćby do Mojżesza, który wcale nie szukał Boga. Bóg pojawia mu się w krzaku gorącej choćby do apostoła Pawła. On nie szukał Boga, on był przekonany, że służy Bogu, zabijając chrześcijan. Ale Bóg w niezwykły sposób przychodzi do niego i go zbawia. Czy wola człowieka jest wolna, czy niewolna? Ten temat rozgrzewa umysły chrześcijan od długiego czasu. To nie czas i miejsce na rozmowę o tym, być może przyjdzie taki moment. Natomiast chciałbym wrócić do tego i zwrócić uwagę na to, że Bóg dokonuje czego chce. Chrześcijanie mają też taką nadzieję i większość chrześcijan okazuje ją, kiedy modli się o zbawienie swoich bliskich. Kiedy modlimy się o zbawienie swoich bliskich, wyrażamy naszą wiarę, że Bóg może. Sposób, taki jak sam chce, nagiąć, czy wręcz złamać, wolę kogoś. Człowiek, który jest daleko od Boga, jest wolny do grzechu. Przechodzi zwykle z gorszego w gorszy grzech, w coraz gorszy grzech. Ale Bóg jest Bogiem miłosiernym. Dlatego wołajmy o zbawienie naszych bliskich, jeżeli ty, który teraz słuchasz. Nie jesteś zbawiony, nie jesteś zbawiona, to możesz wołać: Panie, zbaw mnie. Zbaw mnie teraz. Kiedy Pan Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, lud słał przed nim swoje szaty, kładli liście, palm i wołali: Hosanna. Hosanna to znaczy: Zbaw nas teraz. Jeżeli jesteś w miejscu, że nie jesteś pewien swojego zbawienia, a chciałbyś iść za Bogiem, oddać mu całe swoje życie, wołaj do Pana, Panie, zbaw mnie teraz.